Mecenas Rynkowski mówi w kontekście filmu Wołyń i tego, że władze na Ukrainie nie pozwoliły na emisję filmu Wołyń. Mecenas Rynkowski mówi, mamy się czego obawiać, panie mecenasie. Czyli Smarzowski nie mówi o tym, co było, tylko mówi o tym, co będzie. O rzezi, która jest robiona w Polsce. Tutaj ten człowiek zauważył, że rządząca polską mafia prowadzi zorganizowaną akcję nasiedleńczą nie Polaków. W jakim celu? To znaczy, mam nadzieję, że co może być. No mam, ja głęboko wierzę, że już do powtórzenia tego Wołynia, takich rzeczy jak Wołyń, nie dojdzie, ale to nam zagraża. To musimy sobie z tego w pełni zdawać sprawę, bo jeżeli porównamy Niemcy i Ukrainę, to Niemcy odcięli się od swojej przeszłości zupełnie oficjalnie, natomiast Ukraińcy absolutnie nie. Twierdząc, że niektórzy twierdzą, że oni nie mają innego odniesienia historycznego niż Bandera i niż UPA i tym część polskich publicystów i usprawiedliwia, ależ oni nie mają żadnej innej tradycji. No zaraz, no chwileczkę. To znaczy, że oni chyba nie są Słowianami. Bo jeżeli istniała Ruś Kijowska, która obejmowała tereny Ukrainy i oni nie uważają, że oni mają z nią nic wspólnego, to znaczy, że chyba nie mają. Czyli powstało to jakieś nowe społeczeństwo, które przyszło, ci ludzie przyszli nie wiadomo skąd. Możemy się w pewnym momencie, możemy się domyślać częściowo, że mają korzenie chazarskie, bo Świętopełk Kijowski pokonał Chazarię i sprowadził Chazarów. I stąd ta nienawiść do Rusi Kijowskiej. Sprowadził Chazarów do Świętopełka jako niewolników, którzy mu odpowiedź była w okresie rewolucji październikowej, ale nie tylko, bo okazuje się, że i tutaj też. No i taka argumentacja, że to jest tradycja, że nie możemy od nich oczekiwać innego, ale jeżeli tradycja jest oparta na gigantycznych zbrodniach, no to w tym momencie trzeba się nad tym głęboko zastanowić, przynajmniej nad współpracą z tego rodzaju kontrahentem, z tego rodzaju sąsiadem. Adam Czerwkowicz, współpracować z Ukraińcami czy nie? Tak, współpracowałem z Ukraińcami w sklepie spożywczym, bo przez ostatnie 2 lata pracowałem w centrum Warszawy przy Alejach Jerozolimskich w firmie Carrefour, gdzie są Ukraińcy zatrudniani. I Ukraińcy... Jacy są Ukraińcy? Ukraińcy nie mówią po polsku dobrze, jeżeli w ogóle coś umieją. I dziwią się, dlaczego im Polacy nie chcą wynajmować mieszkań. Taka dziewczyna była w ciąży, ona przyjechała z Ukrainy z mężem. Mąż był na wojnie w Donbasie pół roku i teraz znowu dostał wezwanie, żeby znowu na tą wojnę jechać i oni uciekli z Ukrainy do Polski, bo już nie chcą ginąć za ten rząd banderowski i ona w ogóle nie zna historii, ona w ogóle dziwi się, mówi, dlaczego Polacy? Ja mówię, ja bym tobie wytłumaczył, ale ty nie rozumiesz po polsku i nie chciałbym tłumaczyć kobiecie w ciąży, jak Ukraińcy mordowali kobiety w ciąży. Nie powiedziałem jej tego, żeby po prostu nie poroniła na przykład. Ale pracodawcy w Polsce teraz są winni, tak jak rząd polski, na przyjmowanie Ukraińców do pracy i eliminację Polski. Mnie zwolniono z moim kolegą Polakiem z tej firmy, a na naszym miejscu przyszli od razu Ukraińcy i tam po polsku nawet nie dogadasz się. Teraz mamy tak dużo Ukraińców, którzy biorą te najniższe prace, te za 8 zł, za 7, za 9. Jadę do Białegostoku pociągiem Warszawa relacja, a w Warsie stoi Ukrainiec. Gdzie nie zajrzę, tam Ukrainiec. Do jakiejś restauracji idę, kelnerką jest Ukrainka. Jesteśmy zalani przez Ukraińców w tym momencie. Rząd PiS na to i PO też, bo to już za Platformy zaczęło się, a może i nawet wcześniej, zezwala na tą dziki najazd imigrantów z Ukrainy i ci Ukraińcy śmieją się w twarz. Pytam się Ukraińca na przykład, skąd jesteś? A on mówi,
z waszego miasta. Czyli mówi tu o Lwowie, nie? A ja mówię, zaraz, ale wszystkie miasta na Ukrainie są nasze. Że powiedz, które, bo nie wiem, czy mówisz o Lwowie, czy może o Kijowie. Bo Kijów też do Polski kiedyś należał. No, że oni nas czuć tą niechęć. Jeszcze nie są tacy śmiali, chociaż lubią sobie zrobić zdjęcia na Facebooka z flagą banderowską, bo już mieliśmy takie incydenty, ale jest ich coraz więcej i będą coraz bardziej groźniejsi. A nasz przyjaciel Damian Bieńko ostentacyjnie 1 sierpnia, rocznicę Powstania Warszawskiego, podpalił flagę banderowską, tą czerwono-czarną. I bardzo dobrze zrobił, ponieważ to jest flaga zbrodniarzy i naszych wrogów. No, co ja jeszcze mogę powiedzieć o Ukraińcach? Ja ich nie uznaję za Ukraińców jako naród w ogóle, tylko właśnie za taki zlepek nie wiadomo kogo. Teraz pan Rynkowski wskazał tu na jakiś wątek chazarski. Być może tak, być może oni w ogóle nawet nie są tymi Rusinami, tylko posługują się jakimś językiem ruskopodobnym, prawda, wiejskim. Ale jest jeszcze jeden wątek i tutaj ja czuję się w obowiązku ten wątek poruszyć. Mianowicie tutaj chodzi o karę śmierci dla morderców. Był taki czas w Polsce, kiedy morderców zasługujących na śmierć, okrutników, złych ludzi, których należy wyeliminować, którzy zawsze będą szkodzić, nie karano gardłem, nie karano przez powieszenie, połamanie kołem, zabicie, ale pozwalano im osiedlać się właśnie na Ukrainie. I ci ludzie spłodzili potomstwo i po wielu, wielu pokoleniach trzeba pamiętać, że w tym UPA odżyły właśnie te ludobójcze ciągoty, które nie zostały wyeliminowane w XV, XVI, XVII, XVIII wieku. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że była jakaś potężna wroga siła w Polsce związana z Oxenstierną, z Cromwellem, z Martinem Gertichem, przodkiem tych Gertychów, tak? I ta siła tam, gdzie trzeba było być surowym i karać zbrodniarzy, podpowiadała Polakom właśnie takie kwietystyczne rozwiązania, że będzie fajnie, zasiedlimy dzikie pola. No i teraz w 1943 roku zapłaciliśmy, zapłacili nasze rodziny, zapłaciły nasze matki, nasi ojcowie i to trzeba o tym powiedzieć. Prawda, panie mecenasie? To znaczy, no, to akurat trudno powiedzieć, czy te elementy, o których właśnie mówiliśmy, te elementy przestępcze, które zmieszały się z tymi elementami, które już tam były, one spowodowały złagodzenie, czy no tego trudno powiedzieć, bo tego nie wyliczy się miarką, prawda? Nie wyliczy się miarką. No, ale duchowość przeszła, ta duchowość zbrodniarzy. Wiadomo, że jest to rejon, gdzie te zbrodnicze idee są niezwykle akceptowalne przez bardzo szerokie rzesze tych mieszkańców. I teraz ja bym tutaj wrócił do wypowiedzi naszego kolegi Adama na temat mniejszości ukraińskiej w Polsce. W tej chwili obecnej, która się stworzyła, tych 2 milionów Ukraińców, którzy przebywają. Mówi się o 3. No, 3. Ja mówię oficjalnie, nieoficjalnie mówię 2-3, no w każdym razie milionach już Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Nie jest to grupa, która myśli jednakowo. I to trzeba przyznać. Są z różnych regionów Ukrainy, nawet z takich regionów bliżej wschodnich czy środkowych, które są Polsce bardziej przyjazne i oni zajmują się normalnym życiem i chcą to jakoś tam normalnie sobie ułożyć różne sprawy życiowe. Natomiast kontrolę nad całą tą emigracją ukraińską sprawuje Polski Związek Ukraińców w Polsce, szalenie antypolsko nastawione ugrupowanie, i organizacje banderowskie z tej zachodniej Ukrainy na wrogie. I niejako już te organizacje niejako steroryzowały tą całą rzeszę Ukraińców, którzy są to, co było wcześniej, to, co było w okresie UPA i co było wcześniej, narzuciły jej swobodę,
pod rygorem chyba ciężkich sankcji. I z tego musimy się sobie zdawać sprawę. Czyli to jest taki nie apel. Wszyscy. Ja, szanowni Państwo, telewizowie i policjanci, bo wiem, że policjanci lubią obejrzeć sobie na dyżurach nasze filmy i prokuratorzy też, służbowo niektórzy z zamiłowania, telewizję narodową oglądają, to jest doniesienie o przestępstwie. Bo jeżeli są jakieś organizacje, które tak robią, jak to nie byle kto to mówi, to mówi mecenas, to mówi radca prawny, prawnik, osoba, która zna się na rzeczy, szef Związku Słowiańskiego, który ma swoje kanały polityczne. Myślę, że tym tematem powinny się zainteresować kontrwywiad i ci ludzie ze Związku Słowiańskiego, którzy inspirują działania przeciwko Polsce. Związku Ukraińców chciałbym powiedzieć. Ci ludzie ze Związku Ukraińców w Polsce, którzy inspirują działania antypolskie, powinni zostać wprowadzeni w kajdankach. Tak uważam. No niestety oni są w Sejmie i uchwalają ustawy. I na tym polega, są posłami. Czyli obecnie, jeżeli policjant polski podniesie na nich rękę, to może spotkać się z sankcjami. No, dokładnie. Mogą mu obciąć głowę, tak jak na Wołyniu. Oni swoją propagandę przede wszystkim starają się przeciwstawić rzezi wołyńskiej akcji Wisła. Zupełnie nieporównywalne sprawy. Tam Ukraińcy, którzy zginęli, ponieśli śmierć, było szalenie niewielu. Wręcz uważam, że akcja Wisła ocaliła ich życie, bo gdyby doszło do bardzo ciężkich walk na terenie Bieszczad i Beskidów, to wielu Ukraińców też by straciło życie, czyli zostali przeniesieni na ziemię zachodnie i tam spokojnie egzystują do dzisiaj. Więc tych rzeczy się absolutnie nie da ze sobą porównać, a Związek Ukraińców w Polsce publikuje różnego rodzaju materiały pod tytułem mity takie, mity inne, mit zagrożenia, mit Wołynia i tym podobne jakieś sprawy odnośnie tych relacji. No i stara się niejako wmówić Polakom poczucie winy za to, co się stało. A myśmy się nawet w tym momencie bronili. Wołyń Smaczewskiego jest pierwszym filmem o Wołyniu, natomiast warto podkreślić, że w poprzednim okresie były, bo w okresie PRL-u nie było możliwe kręcenie filmów o Kresach Wschodnich, ale były jednak filmy, które stawiały ten problem. Były Niewłagniami Szkaleń i w jakimś sensie western, który był w tematyce westernów i Czecha, który te sprawy zauważał, jak to było, jak to wyglądało że było to nieporówne, to było zupełnie co innego. A Związek Ukraińców Polskich chce te rzeczy postawić na równej szali. I później takie rzeczy w tej chwili, które się odbywają, jak wycieczki z Ukrainy do Przemyśla, gdzie telewizja ukraińska się włącza i mówi, prawda, witamy Państwo, pokazujemy nasz Przemyśl, naszą ziemię jeden z uczestników tego marszu w kierunku protestujących narodowców rzuca hasło, jeszcze Polska nie zginęła, ale musi zginąć. I to